Ostatnio trafiło do mnie pytanie dotyczące podmiany komponentów pochodnych. Załóżmy, że wykonujemy zestaw podobnych operacji bazujących na innych warunkach brzegowych czy startowych, które pobieramy po prostu z komponentu pochodnego głównego. I teraz, jeżeli chcemy wykonać kolejne podwykonanie, kolejną wersję naszego projektu, no wygodniej było tak naprawdę podmienić po prostu plik komponentu pochodnego. No ale zobaczcie, inwentor sam w sobie nie ma takich narzędzi do podmiany elementów. Jak sobie w takiej sytuacji radzić? No, jest kilka różnych sposobów. Jeżeli pracujecie w środowisku Vault, jest to chyba dosyć najprostsze. Zobaczcie, mam ten element tutaj w Vaultie już ustawiony. Vault widzi strukturę czy zależności elementów. Teraz jeżeli chcecie stworzyć nowe wykonanie, wykorzystujące chociażby ten komponent nowy jako komponent pochodny, no to jedyne co musicie zrobić, to wybrać opcję kopiuj projekt. Zapisujemy plik pod nową nazwą, więc najlepiej wybrać opcję kopiuj, a ten drugi plik, który chcemy zastąpić, zobaczcie, mam narzędzie zastąp. I w tym momencie bezpośrednio tutaj odnajdujemy plik w Vaultie, wybieramy opcję zastąp, potwierdzamy kopiowanie, po kopiowaniu zostało wykonane, zobaczcie, pojawia nam się nowy komponent w Vaultie, który już ma referencję do wersji tej drugiej. Oczywiście, żeby zmiany zostały wprowadzone, musimy ten element otworzyć w inwentorze. Tu program natychmiast nas informuje, że komponent uległ zmianie, więc aktualnie zmiany, zapisuję i w tym momencie mam nowe wykonanie z nowymi warunkami jakby brzegowymi pochodzącymi z komponentu pochodnego uaktualnione. Jeżeli nie pracujecie w Vaultie, macie jeszcze inną możliwość na podmianę takiego komponentu. Wystarczy, że zrobimy coś takiego. Zapiszemy sobie nowe wykonanie, oczywiście pod nową nazwą. Niech to będzie nazwa wariant drugi. Oczywiście, jak widzicie, no, sama nazwa zmiany pliku nie spowodowała, że odniesienie też w jakiś sposób zostało zmienione. Natomiast pamiętajcie, że mamy też narzędzie, które nazywa się Design Assistant. Jeżeli uruchomicie, zobaczcie, program pozwala Wam otworzyć dany komponent, widzi zależności, ale dodatkowo pozwala Wam też, zobaczcie, na wybranie opcji zastąpienia komponentu. Czyli możemy zastąpić komponent na inny, który tutaj będziemy mieli wykorzystany w naszym projekcie. Zobaczcie, w tym momencie podmieniłem elementy. Jeden, co musimy zrobić, to zapisać zmiany. Aktualizacja została, po prostu zmiany zostały wprowadzone. Więc teraz, jeżeli wrócimy do inwentora i ponownie otworzymy nasz model, czyli ten wariant drugi, to zobaczcie, program już pokazuje nam, że mamy element podmieniony, czyli operacja została zakończona. Więc mam coraz otwartego design asystanta, który tutaj w tle próbuje się przebić z otwartym elementem, więc stąd te komunikaty. I zobaczcie, zmiana została wprowadzona. Ale jest jeszcze jeden sposób na wprowadzenie zmiany. To już jest taki bardziej wykorzystujący technologię, bardziej programistyczną. Mam tutaj taką regułę iLogic, która bardziej przypomina już program VBA, która w tym momencie może pozwoli Wam na zautomatyzowanie tego procesu. Zobaczcie, jeżeli uruchamiam taką regułę iLogic, to program po prostu od razu pyta się, gdzie jest po prostu nowy element. Załóżmy, teraz cofnijmy się do oryginalnego kształtu. Zobaczcie, natychmiast element został podmieniony i uaktualniony, nawet nic nie trzeba więcej robić, czyli po prostu uruchamiamy regułę, wskazujemy drugi element, jak widzicie, szybko i sprawnie elementy zostały uaktualnione. No, jest to kolejny element, który może w jakiś sposób zautomatyzować nam pracę na wykonywaniu tych dodatkowych elementów. Mam nadzieję, że udało mi się Wam podsunąć jakiś pomysł, jeżeli pracujecie z takimi komponentami pochodnymi, czasami musicie je podmienić. No, myślę, że w ten sposób można zapanować nad tym procesem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.